Witamy dzisiaj wszystkich fanów księgarni internetowej Czytam i Mówię po Polsku. Mamy dzisiaj zaszczyt gościć u nas autorkę wierszy, książek, Margaret Borrowdame. Dziękujemy Ci bardzo, Margaret, że zgodziłaś się na rozmowę. I chcielibyśmy troszeczkę przybliżyć naszym odbiorcom Twoją twórczość. Więc jesteś autorką bajek dla dzieci i wierszy dla dzieci. Izuniu, dzień dobry przede wszystkim Tobie. Dzień dobry Państwu. Ciekawa jestem, czy będą nas oglądały i dzieci, i rodzice, ale wszystkim Wam mówię cześć. Jakie tematy ogólnie poruszają Twoje książki i jakie wartości przekazują? Jakie wartości starasz się przekazać dzieciom, dla których piszesz? Wiesz co, dla mnie najważniejsze jest życie. To, że jesteśmy, to, że żyjemy. Oczywiście wszystkie możliwe osiągnięcia są bardzo ważne. To, że się staramy, że staramy się być najlepszą wersją siebie samych, ale prawdziwą inspiracją jest dla mnie właśnie życie. Wiesz, bałagan na stole, zamieszanie przy stole, przygoda, którą przeżywamy, kłopoty, w które popadamy, czasami nieporozumienia, czasami zachwyt nad przyrodą, czasami wielkie szczęście, które przeżywamy. I to są takie impulsy, które wprowadzają mnie w taki specjalny nastrój. Najpierw pobudzają moje emocje, a potem pobudzają moje myślenie. Potem dotykają tych ośrodków, w których są słowa i opisuję tę sytuację. Czasami ta sytuacja nie jest napisana dokładnie, tak jak ją przeżywamy czy przeżyliśmy, ale staje się inspiracją do powiedzenia czegoś ważnego na temat życia, na temat zachowań. To była Twoja pierwsza książka. Wiesz co, opowiadanie o Rzeczku Blo. To jest dokładnie to, co przywiozłam dla Was, tak? To też była taka historia, że kiedyś dużo wyjeżdżałam zawodowo i zostawiłam mojemu synowi opowiadania. Te opowiadania nagrywałam i on sobie ich słuchał wieczorem. I tak powstały opowiadania dla niego. I te opowiadania o Rzeczku Blo to są właściwie opowiadania dla niego. Przygoda świąteczna, a że święta się zbliżają, to mam nadzieję, że dzieci w Wielkiej Brytanii bardzo chętnie sięgną po tę książkę. A powiedz nam, naszymi głównymi odbiorcami, czytelnikami są rodzice dzieci dwujęzycznych i staramy się zawsze zachęcać, nakłaniać do tego, żeby jak najwięcej z dziećmi czytać. Jak myślisz, w jaki sposób Twoje książki mogą pomóc rodzicom dzieci dwujęzycznych w kontakcie z językiem polskim? W przypadku właśnie rodzin dwujęzycznych, takich, które chcą wprowadzić dzieci w świat języka polskiego, materiał tego typu, taki, który jest mocno ilustrowany, materiał, który pobudza emocje, pobudza do rozmowy, bo połączenie emocji ze słowem jest najlepszym sposobem na nauczenie się znaczenia danego słowa. To się po prostu zapamięta na całe życie. Ja postrzegam dwujęzyczność jako umiejętność. A umiejętności nigdy nie za wiele. Wszystko, czego się uczymy, będzie naszym zasobem, który w życiu wykorzystamy. A szczególnie, kiedy pojawia się taka okazja, że mamy polskich rodziców, ale nie mieszkamy w Polsce, żyjemy w innym kraju, mamy wielką, wielką szansę na poznanie dwóch kultur. Jak to wykorzystamy? Kiedy to nam się przyda w życiu? Tego jeszcze możemy nie wiedzieć jako bardzo mali ludzie, pięcio- czy sześcioletni, czy nawet dwuletni, nawet dwunastoletni, ale możemy być pewni, że będzie to nasz zasób. To będą umiejętności, to będą narzędzia, z których będziemy mogli korzystać. To jest książka o jednym z języków miłości. Jest tych języków pięć, tak wyróżnia psychologia. Natomiast babcia Dziergajka posługuje się jednym językiem miłości. Obdarowuje wszystkich prezentami, ponieważ ma niezwykłe hobby. To znamy chyba wszyscy takie babcie. Tak, 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 tak. Ma, wiesz, niezwykłe hobby.
bo dzierga skarpety na drutach. I sobie dla każdego z rodziny robi zupełnie inne skarpety. Popatrz, teraz oglądasz skarpety, możemy pokazać, prawda? Skarpety, które przygotowała dla swojego syna. Ten syn jest szachistą i zrobiła mu skarpety w wieże. Pewnie wszyscy ci, którzy grają w szachy, wiedzą, że jest taka figura w szachach jak wieża. Czyli dla syna szachisty zrobiła z wieżami. Ale taka ciekawostka, zaraz wam pokażę. O, proszę. Następną skarpetę dla swojej siostry, matematyczki, zrobiła z cyrklem skarpety i w ekierki. Więc ona znała tę swoją rodzinę doskonale i każdemu robiła skarpety personalizowane, czyli takie, które pasowały do danej osoby. Słuchajcie, no, kiedy wnuki wpadły na deser, wcale nie dostały sernika od babci, tylko dostały skarpety w karmelki, z wisienką z boku, w kolorach tęczy. Przepiękne. Chyba chciałabym przepyszne, mieć takie skarpety. Prawda? No więc właśnie. No, jakby przeczytacie tę książkę, to dowiecie się, że rodzina się nawet w pewnym momencie zbuntowała, bo chciała, żeby ta babcia gotowała obiady. Izuniu, uważasz, że babcia musi zawsze gotować obiad? Takie trochę szufladkowanie babci. No więc właśnie, zobacz, już jest rozmowa. Można porozmawiać o rolach społecznych, prawda? Można porozmawiać o językach miłości, na jakie ty najlepiej reagujesz. Jakie znasz języki miłości, jakimi ty się posługujesz językami miłości. Czyli ta twoja książka, można powiedzieć, jest pretekstem. Jest do pretekstem. Z dzieckiem. Absolutnie o tak. O wielu sprawach, które tak naprawdę są bardzo poważne. Są poważne. Słuchaj, jak powiedział Korczak, którego wszyscy kochamy i to jest takie nazwisko znane dla każdej polskiej rodziny, że dziecko to człowiek, tylko że mały człowiek, ale emocje ma te same. Tak. Dziękujemy ci wspaniale za rozmowę, Margaret. Teraz dla naszych czytelników i dla naszych fanów mamy wspaniałą niespodziankę. Dziękujemy ci ślicznie za ten prezent. Mamy do wygrania tą wspaniałą książeczkę Ciasteczkowa choinka rzut tablo. Aby wziąć udział w konkursie, bardzo prosimy was, napiszcie nam w komentarzu, jaka jest wasza ulubiona świąteczna polska tradycja. Mamy tutaj wiele różnych tradycji w Wielkiej Brytanii, ale jaka jest wasza ulubiona polska tradycja? I zwycięzca konkursu dostanie podpisany przez autorkę egzemplarz tej wspaniałej książeczki Ciasteczkowa choinka rzuczka. Dziękuję.